Hej, witajcie w Cify 6, Macedonia Boski, 10 poziom trudności, no i jak widzimy Rzym padł. Także jest nadzieja, aczkolwiek no, jeszcze nie będę krakał, jeszcze nie będę dzielił skóry na niedźwiedziu. Ciągle jest niebezpiecznie, choć jeśli chodzi o zwycięstwo naukowe, no to chyba już mu się nie uda. Nigdy nie miałem okazji obadać, jak to dokładnie działa. Czy jest w stanie Julek kontynuować ten projekt bez odbicia Rzymu? Wydaje mi się, że nie, ale jak mówiłem, jeszcze nie widziałem, a to możliwe, że dlatego nie widziałem, bo nigdy mi Cifka nie odbiła stołecznego miasta, które zdobyłem. I chyba w innym nie może kontynuować. Ale kultura teoretycznie jeszcze jest zagrożeniem. No bo niewiele mu tu brakuje. Ale zobaczymy, no. Trzeba trzymać rękę na pulsie. No ja oczywiście zmierzam do zwycięstwa naukowego, taki jest plan. Tam satelity się robią. Teraz rypniemy to Arpinum. W ogóle patrzcie, mam tutaj ten zdobyczny Rzym otoczony państwem Rzym. Mam taką esklawę z mojej perspektywy, czyli to jest enklawą. O ile niczego nie pomieszałem, także ciekawie. Chyba nigdy nie zdobyłem tak miasta. Takie mam wrażenie. No ale teraz się śpieszyłem, teraz się grzałem. 4 tury. No chyba zdążymy to zrobić. 4. Bo to naciski mocne wybiera. Potem uderzymy tutaj, bo te są słabe. I szybciej pójdzie. No i tu jest uran jeszcze, to jest też ważne. No bo ja tam robię śmiercioboty. Nie chciałbym, żeby kolejne zrobił Julek. Aczkolwiek no sporo moich wybiłem. Jak nazbiera uranu, to może zrobić. No nie wiem, zobaczymy. No mam nadzieję, że nie. Chociaż on tutaj tę siłę militarną ciągle ma dużą, pierdzielony. Także jeszcze będzie ciekawie chyba. Choć mogłoby już nie być. Naprawdę już. Kurde, zszarpał mi ten 10 poziom nerwów. Kurde, mogą mi go zabić? Ojejku, mogą. Nie, to tu wali. Pelotka, broń. Jezu, gdzie ta pelotka? 37. Ojejku, burza piaskowa. To tutaj u mnie? A, u mnie, ale wiem gdzie. Pod Scytią. Tam ropę mam trochę niżej, tak? Tak, i to rozdupczyło mi tę ropę, ja pierdziule. Leci, leci moja pierwsza rakieta. Jak w tych kosmicznych osadnikach. Stellar Settlers. Zapraszam. 3 odcinki tam takie nagrałem. Z takiego małego indyczka. Bardzo sympatyczna giereczka. No i rozdupczyło. Tak? No, suczka. No właśnie, tutaj mogę coś pokombinować, bo chyba nie prędko tu przyjdę. Inne rzeczy będę robił. Zaryzykować? 888. Albo lojalność. Nie no, chciałbym złoto. Dobra, spróbuję. Jak tu? 3 tury, kurde. Dobra, jak to dzielimy, szanowni państwo, to powinno nie być żadnych problemów. Tej energii też mi brakuje. Tego awansu nie rozdajemy. No ojojoj. Może nie być lekko. No 121, ale to muszę rypnąć. To muszę jak najszybciej rypnąć. Bo to potężne miasto. Pewnie drugie albo trzecie. No, jakoś 1, 2, 3 albo odwrotnie tak zakładał. Dobra, bijemy, bijemy, bijemy. Nie wiem, czy ty mi chcesz strzelać. Trzeba pomyśleć. Oj, oj, oj. Jak to zrobić? Bo chciałbym to wyleczyć. No tu na pewno, no na pewno robimy tak.
Mam te bomberki. Jak one sobie po... O Jezu, nic mu nie robią? Poważnie? No ale i tak spróbujemy. A, tu jest awans, kurde. Nie wiem, czy chcę go tak bić. O, chyba mógłbym. Kurczę, no tu bym się wyleczył najchętniej. Nie no, muszę stąd uciekać. Taki był w sumie plan. Gdzie tu jest droga? Kurde, wszędzie tu jest droga. Może by mi tego nie odbił, chociaż nie, naprawiło się już prawie. Dobra, to tu idziemy tu. Tu idziemy tu. Tu się fortyfikujemy. Dobra, to spokojnie. Jak na wojnie. No tu się przyda kiedyś tartak, ale nie w tym momencie. Niepotrzebnie chyba tam polazłem. Dobra, czy ja to chcę bić, bo potem strzał z miasta rypnie mnie tym. To może za bardzo boleć. Ja tu poczekam sobie cierpliwie jeszcze. A tutaj rozdam ten awans. O, potem plus 12 przeciwko jednostkom lądowym. To lubimy. Dobra. Lądownik. I tego to już chyba wywalę. Dobra, dawaj. Dwie rakiety od razu. Dobra, tego już nie oglądamy. Punkciory, będzie złota. Walka z globalizacją to jak walka z prawami grawitacji. Weźmy. Ty się odwal. To już chciałbym zostawić. O kurde, dobre, patrzcie. Ale nie ma za co teraz wziąć. Nie no, tego też potrzebuję. To tutaj nie ruszamy. Tego też nie chcemy w tym momencie. Tam było plus 2 złota z plantacji. To się przyda. 32, nie no, fajne rzeczy, ale nie ruszamy na razie. Nic na razie nie ruszamy. A nie, tu jest to. Tytuł gubernatora i tu jest jeszcze to z... Nie. A, okej, to tam dalej są rzeczy, które chciałem. Dobra, spokojnie. Śmigłowiec sobie zrobiłem. O, kupca mogę. To bierzemy. 3 turki szybko. A potem to centrum sobie chyba damy. Nie zaszkodzi, szanowni państwo. Wiem, że mi energii brakuje, ale trudno. Jest za 7. Dobra. Niech się robi. Okej. Awansuj pelle. Tego potrzebujemy. Tam było 7, tak? Potwierdź. Powrót. 6. Okej. Fantastycznie. Chyba nie to miasto mnie interesowało, z tego co pamiętam. Możliwe, że Pella kolejny szlak dostanie, żeby jak najszybciej tutaj wszystko robić. No, myślę, że tak. Chociaż do Karakorum też by było dobrze to zrobić, bo tutaj jest już ten port kosmiczny, a to oznacza, że ja tutaj będę chciał, szanowni państwo, też wystrzeliwać te... robić te projekty, które przyspieszają podróż. O to mi chodzi. Tylko, że do tego jeszcze kawał drogi, muszę to odkryć. Chociaż nie taki kawał, no ale też by wypadało to przyspieszyć. O, obrona przeciwlotnicza bota. Śmierć bota, cudownie. To się przyda, kurde. Niebawem będą chłopaki. Dobra, ja tutaj gdzieś jeszcze jednego chyba robiłem, żeby mieć armię, z tego co pamiętam. O, gdzie ty idziesz w ogóle? Czekaj, bo ty będziesz mi tu musiał naprawić, chłopie. Ale tu się rozdupczyło, kurde no. Ja tu będę musiał zrobić jeszcze mnóstwo tego wszystkiego. Może ja to... Nie, no tego to muszę wysłać tutaj, to na pewno, to pamiętam. Ale gdzie te śmigła? Jednostki. A tu jest, kurde. Ale mi się skitrał. No tak, bo on się tu zrobił przecież. Dobra, gdzie ja go chcę mieć? Może będę tutaj trzymał jakiegoś jednego w Karakorum. Żeby w razie czego się wrócić i tam wiecie, bo mi chyba armii nie brakuje na wojnę z Rzymem, takie mam wrażenie, choć mogę się mylić.
A i dobra, i dajmy to. Dajmy do tej peli. No i olać resztę. Ach. Proszę. No też tutaj mamy zagwozdkę, czy to będzie działać, czy nie. Kiedyś... Kurde, no jestem na 99% pewien, że miałem jakąś taką mapę. No właśnie, gdzieś powiedzmy na tym zachodnim wybrzeżu jakiegoś tam kontynentu. Miałem taką ropę, którą zalało. Tylko, że... O, tutaj też zalało, widać rzekę. Tylko, że ja nie mogłem na takiej zalanej ropie postawić morskiej platformy wiertniczej. Surowiec niby zostaje, ale nie mogłem tego zrobić. No i pytanie, czy tutaj będę mógł. Bo to jest zatopione. Ja tu nawet miasto założę. Bo za każdym razem, jak się pojawia taka ropa, to pojawiają się te komentarze. No i może uda mi się zapamiętać, że w takiej serii Rzymem to sprawdziłem, przetestowałem i już na 100% wiemy, jak to działa. Choć niektórzy z was potwierdzają, że to u was działa, kurde, to ja nie wiem, no. Ta gra dostaje ciągle jakieś hotfixy, to może to się zmienia jeszcze. Niewykluczone. Zobaczymy. Zobaczymy, przetestujemy, nawet pójdę tam miasto założyć. Ale jak już się uspokoi, jak już będę tutaj szedł po zwycięstwo, nie będę się musiał niczym martwić. Bo teraz to się troszkę boję jeszcze tutaj wydurniać. No to mi chyba wielkiej krzywdy nie zrobi. Wytrzymiemy. Trzy tury. Damy radę. Kiedy spoglądamy na nocne okay, niebo i okay. widzimy gwiazdy, coś odciągnęło moją uwagę. Turystyka, od czegoś, kultura, co odciągnęło moją uwagę. O! To też może być ciekawe. Mógłbym to wziąć. Tylko czy ja sobie poradzę? Wydaje mi się, że mogę sobie poradzić. Do siebie chciałem wysyłać. I produkcja chyba najbardziej potrzebna. O, bardzo fajne. Do Karakorum. No jest czołg. Czołg też chciałem zostawić gdzieś tutaj. Dobra, zobaczmy. Bo w inne gierki grałem, teraz sobie muszę przypomnieć. Nie mam czołgu. No dobra, to jego też tutaj zostawię. Tak na wszelki wypadek. Ten ma tutaj czuwać. Domku pilnować. To w gruncie rzeczy mógłbym rozdupczyć, ale w tym momencie nie będę się tym bawił. Tu są te linie gomantyczne. Czy to jest popsute? Nie. No ale przy wulkanie to tak wygląda, jakby było. Idź, chopie. A idź tu może. Bomberek. Dobra, walimy w to. Jakby w tej turze to padło, to by było takie miłe. Dwie tury, kurde, no. No nie chcę jeszcze raz Rzymu zdobywać, bo to byłby ząk straszeczny. Teraz już podejdę tymi karabinami maszynowymi. I mam nadzieję, że to miasto padnie. Ona by się mogła z nim bić jeszcze. Chodź ty. Masz dżinsy. O, ropa. No come on, boi się go. No dobra, już nie będę cudaczył, dam sobie radę. Spadaj. A, dam sobie radę, czekajcie. Jejku, jak to działa. Wspaniale, ja uwielbiam. Bez problemu chyba nawet większego. O tak, bez problemu najmniejszego. Najmniejszego chyba. Myślę, czy tym się nie skitrać. Przecież to się kurde tutaj przyda. Zabiją mi to, a może się wyleczyć. Możemy się wyleczyć chyba. Dobra, podchodzimy tak. Generał gdzie jest?
tu siedzi, to nie ma zasięgu. No ta pelotka by tu kurde mogła lepiej bronić. Dobra, panie generale, weź tutaj zasięg mi zrób. O, dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj, jeszcze raz. Dobrze, 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 dobrze. Teraz to ustawimy tu. Generał w zasięgu, fantastycznie. Jeszcze bomberki mam. Jeszcze raz wal. Dobrze. Jeszcze tu mam. No kurde. No może zblokujmy tę drogę, tak. Czyli tu ustawiamy chłopa. I tego bym wyleczył, kurczę. W sensie zostawił na leczeniu. I z tym konwojem sobie poradzi. Tylko wychodzi na to, szanowni państwo, że trzeba by tymi spróbować poprawić. Ja pierdziule, jak to... No. Weź to mi... Dobra, ogarną. Obydwaj ogarną. Obydwaj, no obydwaj piloci. No chętnie bym rozdał ten awans, ale trzeba rypnąć w tej turze. No, nie będę ryzykował. 121 to jest sporo. Tym tutaj za chwilę wjedziemy. Albo tym. 102 ma siły. To też ma 102. Tu się jakieś czołgi mogą pojawić. Ach, tylko że tu będzie też strzelał. Nie, dobra, wjedźmy tym. Bo to ranny się przy okazji wyleczy. Zaraz, są cuda świata, wszystko mi się wyleczy. Ej, zapomniałem, są tu cuda, są! Zagłębie rury. Szanowni państwo, pięknie. Pięknie działają te cechy. Na koniec świata i helenistyczna fuzja. To jest przecudowne, świetna jest ta cipka. Ta Macedonia. Zachowaj. A tu jeszcze pokazuję, tu pokazuję 3. Jeszcze Amani mam też do ruszania w tej WFT. No, może być, może być. Dobra, zobaczmy, co my tutaj zdobyliśmy. Ja ten w ogóle Rzym obadałem dokładnie. Jeszcze wiszące ogrody też mamy. Przyzwoite, bardzo ładne, fajne, potrzebne dzielnie. Takie, jakie lubię. Najpierw to naprawiamy. Najpierw to naprawiamy, potem szybko... Pomnik, młyn, spichlerz i osiedlówkę też naprawiamy. Dobra, pytanie, czy my chcemy tutaj dać Amani. Pełna za 18. A, chyba nie. Chyba nie. Dobra, czy ja to chcę domknąć? Nie, ja chcę sobie Liang wziąć. Gdzie ja miałem... Kurde, ja miałem plan, żeby ją gdzieś dać. Ale kto mi przypomni, gdzie to miało być? A, tu miało być kiedyś. No tu chyba sobie daruję. Tu ewentualnie mógłbym. Ona mi tu jest potrzebna w gruncie rzeczy ze względu na obszary mieszkalne. Dobra, tu ją wyślemy. O kurczę. O Jezu. Ej, nie chcę tego jeansu sprzedawać. Chociaż nie, czekajcie. Mogę już. Mogę już. Trzymałem te dżinsy, żeby innych do wojen z Rzymem namawiać. To się nie udało. Ale chyba Rzym został, szanowni państwo, zneutralizowany. Miejmy nadzieję. Dobra, teraz tak. Ten Rzym, nie no, Rzym ma już mury. To trzeba osłonić. To jest moje, cudownie. Tu jest droga. To ja się tu ustawiam. I bronimy tego miasta. To mi się pięknie wyleczyło, przecudownie. Ale niech to siedzi już tutaj. Tu mi zrób ten tartaczek, przyda się kiedyś. I tu się wyleczyłem. I dzięki temu mogę se rypać w to. I patrzcie jak ładnie, patrzcie jak ładnie. Ale teraz to idzie. No. Kurde. I awans jeszcze, kurde. Czy ja chcę to stąd zabrać? Chciałbym. Tym mam zasięg, będę mógł miasto zdobyć.
Tu bym się chciał ustawić. Tu bym się chciał ustawić. I to przyciągnąć. A ten węgiel też czekam, bo bym sobie te tory porobił wreszcie. Po latach. No dobra, wróć. O jajku, jajku. Wróć się tutaj. Śpi, panie kolego, daj ty, że mi spokój. Nie mogę tego guziczka wykorzystywać do fortyfikowania, do spania. To bym też, kurczę, wydobył. Bo mi przeszkadza. Czy ja tu chciałem coś zbudować? Kto mi przypomni? Kopalnię jakąś zwykłą? No, dajmy, niech się robi. Kopalnię jakąś zwykłą. Jedna akcja. A, mógłbym tu udogodnienie zrobić tym kurortem. No, ale chyba wolę kopalnię. Miał dojść. Jak zwykle. Śmierdzioboty w przyszłej turze, szanowni państwo. Dwa od razu. Tylko uran trzeba wziąć, kurczę. No, uran tutaj. Mógłbym to splądrować też bomberkiem. To się głupim pomysłem nie wydaje. Potem się naprawi. Kurde, atakuje mi to miasto. Nie, nie miasto. To jest zawsze krytyczny moment, bo można takie miasto dość łatwo odbić. Zaraz po zdobyciu. To jest w ogóle akurat fajnie pomyślane. Że trzeba te mury naprawiać. To mi się bardzo podoba. Tak to właśnie czy powinno wyglądać. Czy żadne błagania nie skłonią cię, byś spojrzał przy pilniejszym. No i teraz dopasione śmierdzioboty już mamy. O! O, proszę, proszę, proszę. Baktra do mnie przyszła. Chodź, chodź, chodź. Ja chcę tobie tutaj dać. No tu by też wypadało zrobić, kurde, jakieś te rzeczy od zasilania. Tyle, że ja tu chyba miałem te elektrownie też zrobić. Może na ropę sobie zrobię tutaj? Ile ja mam tej ropy? Wcale nie tak dużo, ale chyba mogę. Dobra, zróbmy ją. Bo to ważne miasto, także niech ma swoją elektrownię. A, czekajcie, czekajcie. Czy my tu chcemy jeszcze podmienić? Nie. Tak jak jest, jest ok. Tu. O, proszę, kurort. I tak. Ojejku, nic tu nie ma. Sensownego. Mury, powiedzmy, że naprawione. Zapora, to zaleje, oddaj to spokój. Dobra, zróbmy pomnik. Ile ja mam? O kurde, mam mało złota. Zróbmy to. I spichlerz. Dobra. Darmowe, nie ma co przeżywać. O, tutaj sobie dopalamy, szanowni państwo, zadowolenie. Takie, a potem to centrum. I pięknie będzie. Wielki śmierciobot. Wieżę Eiffla tu chciałem zrobić, kurczę. Korci mnie ona, ja sobie ją zrobię. Żeby kto inny nie zrobił. I nie przyspieszył na przykład. Ojejku. Nie przyspieszył swojego zwycięstwa. Tu jest jeszcze produkcja, to zróbmy to tak. Nie no, trzeba to naprawić. Napraw. Pięknie znowu. Znowuż pięknie. Dobra, ty pierwszy. Dobra, 6 awansów to ci nie rozdajemy, walimy. Kto bym chciał już tymi artyleriami walić? Jak to tu wygląda? 6 tur, dobrze, dobrze. 3. No, wypadałoby wziąć te awanse chyba. Tymi będę chłopakami zdobywał. Artyleria. Ta, dobra, walimy. Tą i tą.
No dobra, tak. Ciągle ma potężną siłę militarną. Nie wiem, gdzie on to trzyma. Co to jest? To jakaś flota to może być. Wjeżdżamy tym chłopakiem. Zabijemy dwie jednostki groźne. Pięknie. No niewiele tu przeżyło. W ogóle jakie badziewne miasto. Chociaż w środku może być ładne. Nie oceniajmy z zewnątrz, ale nie, nic tu nie ma kompletnie. Czy ja tu cokolwiek chcę budować? 2x7. No co se naprawię? Pomnik se naprawię, spichlerz i chyba tyle. Ta, dobra. Dobra. Teraz wypadałoby się tutaj jakoś zblokować, tu może. Teraz tymi walimy w to. Macie zasięg? Chyba niezbyt. No ale tu by trzeba ten awans rozdać chyba w tym momencie, tak? Bo do zasięgu trzeba iść. No dobra, tu się leczymy. Zostawiłem go, kurde. Tego chyba zostawimy tutaj. Tego damy tutaj. A tego tutaj, no trzeba by bronić tych miast w razie czego. Gdyby coś. Piechota zmechanizowana. Wiesz co, czekajcie, to w sumie trzeba było odwrotnie zrobić. O, to tak trzeba zrobić. Niech ten będzie w środku. O. I tak może być. Dobra, bronimy tego. Dobra, to już potem zrobię. O, to sobie mogę obrobić. No i chyba tak trzeba. A, mam jeszcze... A, dobra, tu mam co robić, Dobra, zróbmy tartak. Tartaki są fajne. Jest bomber. Tak jest. No i tu mógłbym to próbować plądrować. Da, zasięgu, kurde, akurat nie ma. Czy ja mam co zabić? W co pyrgnąć? O, widzę. Dobry. Wersja na energię z ropy. No i uran mi spada, jak widzimy. Ale śmiercioboty nasze pierwsze, pierwsiejsze. Najlepsiejsze. Idź. No dobra, tutaj jest główna droga. No to na front wysyłamy. Tak jest. Okej, tu 4. Tu mam produkcję jeszcze, cholera. Dlatego ludzi potrzebuję. No już to pole całkiem ładnie wygląda, zobaczcie. Przyzwoite. Jest jeszcze jedna pelotka. Kolonie, no pewnie jakąś zrobię. Uwielbiam te kolonie morskie. Dobra, dalej. Spokojnie jak na wojnie. Kurde, zrobił jeszcze jedną... Jezu, śmierciobot. O kurde, zabił. To była ta dobra? Ta była dobra. Dobra jednostka to była. A, to paździerz jeden. Dobra jednostka to była. Tę najlepszą schowałem. Niepotrzebnie ją tu dałem, kurczę. Te powinienem wystawić. A tamtą skitrać. Już zapewnie się poczułem, cholera. Bo tak dobrze szło, żadnych jednostek nie było widać. Czy to jest znowu kryzys na mnie? Daj ta spokój. Milionowy w tej grze.
Nie, na niego, a to dobrze. Ale czemu ja nie mogę głosować do jasnej, ciasnej anieli? Nie lubię wiele tego. Osób o przenikliwych umysłach. O, ustrój, 3 energii ludzi o analitycznym i 30 do wszystkich projektów miejskich, czyli do tych rakietek. Bez wahania minus 10 turystyki, to może troszkę boleć. Komunizm jest ok, ale żegnamy go, bierzemy to, więcej też przestrzeni będziemy mieli. Ok, i teraz szanowni państwo możemy trochę cudować. I od czego my tu zaczniemy? Te nasze cudowanie. Od tego chyba. Jest złoto, jest produkcja, czyli takie rzeczy, jakie lubimy. Budowniczowie, no, olać. To zostawiamy resztę. Te moje szlaki. Spadek po komunizmie. Jest tutaj spadek po komunizmie. Zaraz go ogarniemy. Tylko patrzę, co ja tu jeszcze mam. Trochę nauki też. O. No, nie mało, kurde. Ale to zostawimy, żeby nam też nie psuli niczego. To na pewno zostawiamy. A, produkcja, oczywiście, że tak. Spadek? Chyba już sobie odpuszczę. Spadek siły bojowej. Wynik obrażeń. Olewamy. 25. Weźmy. No to mnie też troszkę korci. Chociaż to chyba nie. Zależy mi na głównych miastach najbardziej. To jest niegłupie. Na pewno to weźmiemy za chwileczkę jeszcze. Tylko myślę, na pewno to czerwone jeszcze weźmiemy jedno. Czy tam żółte. Z tymi projektami. Miejskimi, nie wiem gdzie to było. Na razie weźmy to. Na razie weźmy to. A tu dołóżmy, szanowni państwo, to. O. Tak, tak, złoto. Jezus, 173. To się trochę zdziwiłem w tym momencie. Dobra, chodź tu. O, on już tutaj wejdzie w bój. Ale my sobie poradzimy. No tyle, że serduszko mi krwawi, kurde. Jak bardzo krwawi mi serduszko, szanowni państwo. Źle to ustawiłem, bo już mi, kurde, palma, wiecie, bije. Ja już myślę, że tutaj zwycięstwo jest tuż, bo jest niby, no. O, tu się oddala. Ale nie wolno tak grać, jak ja to zrobiłem teraz. No po prostu nie wolno. Nie wolno. Kurde, jaki wytrzymały cholernik. Mamy samoloty jeszcze, mamy artylerię jeszcze, no i mamy oczywiście o takiego zawodnika. I on ma osłaniać tę artylerię przede wszystkim. Czyli ustawiamy go tu, rypiemy, no patrzcie gnoja. Proszę mi to naprawić, no ropa to mogłaby rosnąć do jasnej, ciasnej anieli, no i po mnie będzie. No to wolimy tego zdzielić. Tak, tu jeszcze raz można walnąć. Za 4 tury, za 2, kurde? A, pomnik się naprawi, czekajcie, może się... A tu się... Tu się zwiesiło. Nie, jak ja tego nie cierpię. Jak ja tego nie cierpię. Kurde, to trzeba było tutaj wziąć jednak te, na gubernatora. Chociaż nie, to jest niemożliwe. Niemożliwe. Dobra, w przyszłej się będę ratował. Nawet wykupię w razie czego. Chociaż nie, nie będzie mnie stać. Czekajcie, czy to będzie możliwe, żebym ja sobie teraz to zmienił? Bo chyba trochę przegiąłem pałę. No tak trochę niezbyt. Nie, dobra, damy radę.
jest szansa, żeby to wziąć w tej turze, tak mi się wydaje. No, jakby kurde to wziąć, to tu problemów nie będzie. Pełna za dwie tury, ojejku. Ale muszę ją przestawić. Co, ja jej w końcu nie wysłałem? Ja pierdziule, jaki typ. Arpinum, o. A dobra, luzik za 7 może być. Tu za 6, dobra. Ogarnięte. Ogarnięte, szanowni państwo. Ochrona środowiska, imperium, o, to chcemy chyba. Czyli niech to, niech za tutaj idzie. Wielki człowiek. Kenzo Tange. Jejku, nie miałem chyba nigdy takiego. Zapewnia tur... A nie, może miałem. Zapewnia turystykę w każdej dzielnicy tego miasta. Równa jej premii za sąsiedztwo. Połowa przypadku złota. No trochę ten opis taki z tyłka. Ale żeby ktokolwiek inny tego nie wziął, to po prostu ja to wezmę. No bo oni do tego zwycięstwa kulturowego, turystycznego troszeczkę zmierzają. Także będziemy im starali się przeciwdziałać. Czy ja tu cokolwiek zbuduję jeszcze? Nie, dlatego ja sobie tutaj będę robił budowniczy. Czy ja tu mogę posadzić las gdzieś? Będę chyba mógł, ale chyba jeszcze nie teraz. Ale myślę, że będę mógł. Nie, kopalnie, kopalnie. Kopalnie. O Jezu, chopie. Równą premii za sąsiedztwo w przypadku złota. Dobra, czekajcie. Zerknijmy. Tu jest 12 premii. Tu jeszcze lepiej. Dobra, to wyślijmy go tutaj. 481, dobra. Niech to będzie sobie, niech to sobie działa tam, turystyka niech się robi. Tylko, że ropa mi kurde teraz spada, ale ogarniemy. 7 turek taką też można zrobić, ale zaczniemy od tego. Potem od tego. Czy ja to nie no, 32 tury olać. W rzymskich jeszcze tych kosmodromach będziemy robić projekty. Dobra, ja to chciałem do tego mojego ważnego miasta przecież. No i teraz co tutaj? No tego bym chciał rypnąć. Tego co... Nie, trzeba go zabić. Już mi się z tym Puteoli tak nie śpieszy. Bo ponieważ... Amani zrobiła nam robotę. Więc gnoja bijemy, jest szansa typa zabić. Najwyżej go poprawię jakimś tam na przykład pancerniakiem. Nie, nie będzie takiej potrzeby. Dobra, po typie. Piękny finał odcinka, znowu 40 minut, jak to kurde leci. No ale teraz to wygląda. Ty on, czy on to... Nie mówcie. Nie, nie przeżył. Dobrze. No ale kurde groźne to jest. Dobra, niech się leczy. Zenek. Zenek to może tutaj, szanowni państwo, cuda jakieś robić. Przyspieszenie i wykradni. Tak, na tym mi najbardziej zależy. A tu mamy awans. No ja bym chciał tego wyleczyć, cholerka. Więc chciałbym zrobić tak. Następnie chciałbym zrobić tak. I żeby tego nie stracić, to go tutaj dajemy. I generowanie strefy kontroli. O, ja nie chciałem. Dobra, tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.